Dzień dobry, moi drodzy, dzisiaj jest 24 lipca, to jest piątek, to jest piątek, piąty dzień w tym tygodniu, a ja was bardzo serdecznie oczywiście zapraszam na dzisiejszą poranną rozgrzewkę, nie wiem jak to się nazwać, jak się nazywa to takie poranne, gimnastykę, właśnie, na poranną gimnastykę, tylko taką bardziej duchowo, sercowo, umysłowo, życiową. No to jedziemy. Moi drodzy, moi kochani, skoro mamy oczywiście piątek, to jak zawsze w piątki biblijny cytat będzie dzisiaj mądrość ze Starego Testamentu, a konkretnie z mądrości Syracha, więc taka mądrość podwójna, no bo mądrość Pisma Świętego i mądrość bo z Księgi Mądrości, czyli mądra mądrość będzie. No to już w ogóle po prostu same mądrości dzisiaj będą. Posłuchajcie, bo zdanie jest naprawdę piękne. Syrach 30 rozdział 21 werset, takie coś tam jest napisane. Nie wydawaj duszy swej smutkowi, ani nie dręcz siebie myślami. Kochani, to zdanie to jest po prostu tak strasznie ważne duchowo zdanie, że to głowa mała. Kochani, oczywiście, że są takie sytuacje, takie trudne, takie przytłaczające, takie smutne, takie cierpiące, takie nieszczęśliwe, takie katastroficzne w naszym życiu, że naprawdę nie jesteśmy w stanie się jakby po nich zbierać, że po prostu one władną naszymi myślami, naszymi sercami, naszymi uczuciami. Są tak dojmujące straty, są tak dojmujące cierpienia, że po prostu no, nie sposób się z nich wydobyć, to jasne. Ale kochani, jestem przekonany, że po pierwsze one mają datę ważności, w takim sensie ich moc rujnowania nam głowy, serca, życia i tak dalej ma datę ważności, a po drugie, takich, które naprawdę są w stanie nami zawładnąć i całkowicie nas tak pochłonąć, to nie jest wcale tak dużo. Co to znaczy? Że ogromna większość to są rzeczy, którym my nadajemy taką moc, ewentualnie, które rzeczywiście miały taką moc, one już mogłyby dawno skończyć mieć taką moc, a my ją przedłużamy. My takie produkty, które już dawno straciły swoją ważność do spożycia, nadal je chcemy jeść. Kochani, to zdanie jest przepiękne. Ono mówi, że ty sam jakby karmisz swój smutek. Ty sam się dręczysz myślami. Ty sam sprawiasz, że ten smutek wchodzi w twoje serce i w twoją głowę. Kochani, ja takich rzeczy widzę w kółko mnóstwo. I w sobie, i też w ludziach, którzy do mnie przychodzą, nie? Kiedy ktoś mi opowiada o jakimś nieszczęściu, jakimś trudzie, i to są rzeczywiście są bardzo trudne jakby zdarzenia, bardzo trudne sytuacje, w których się ludzie znajdują. I potem pytam, a kiedy to się stało? 2 lata temu. I kochani, to nie znaczy, że skoro to było 2 lata temu, to już nie ma żadnej mocy. Pewnie, że ma, ale ma naprawdę 80% mniejszą, niż ty jej nadajesz. To twoje miętolenie, to twoje myślenie, to twoje karmienie, to co wam wielokrotnie nazywałem już karmieniem trupa, nie? I to nie chodzi tylko o związki, tylko o bardzo wiele różnych rzeczy. To twoje ciągłe wałkowanie w głowie tych sytuacji. Kochani, że w tym nam oczywiście pomaga szatan, bo on nas bardzo chce utrzymać w tym, to jasne. Że w tym nam często pomagają ludzie, bo oni nas też obrzucają, narzucają nam takie rzeczy, to jasne. Ale kochani, to my zawsze decydujemy, na co pozwolimy, a na co nie. Tak, i rzeczywiście jest pewnie kilka takich sytuacji albo takich okresów czasu, no kiedy trudno się rzeczywiście pozbierać, tak, nie wiem, stracisz kogoś bliskiego, kogo bardzo kochałeś, no to trudno powiedzieć, żebyś dzień po tym absolutnie nagle przestał o tym myśleć, tak? Kochani, ja jestem realistą, tak? Oczywiście, że nie. Ale my czasem potrafimy tym żyć po prostu latami. Latami się nękać, katować, a raczej pozwalamy się nękać i katować. Moi drodzy, jak mówi ten przepiękny cytat, tak? Nie karm tego smutku, nie karm tych myśli. Jakby ty jesteś ich tak naprawdę żywicielem. Zagłódź je na śmierć. Jeżeli nie potrafisz tego zrobić sam, sama poszukaj pomocy. Poszukaj kogoś, przed kim się otworzysz, kto też cię będzie pilnował, kto ci właśnie za rękę wyciągnie z tego dołka. Natomiast kochani, niestety w ogromnej większości wypadków, nie zawsze oczywiście, ale w ogromnej większości wypadków to my sami karmimy te smutki i te myśli, które nas niszczą i dołują. Moi drodzy, moi mili, to by było na tyle na dzisiaj w tym naszym spotkaniu piątkowym. Zapraszam was oczywiście bardzo serdecznie jeszcze jutro w sobotę na ostatnie. Jutro będzie o miłościach Humbucka, tak mi się wydaje, więc będzie w ogóle chyba fajnie. Jak macie chęć, to zapraszam jutro w sobotę na ostatniego wstawaka tego tygodniowego. Ściskam, pozdrawiam, błogosławię. Pamiętajcie, miejcie najlepszy możliwy dzień, jaki tylko się da. Z Bogiem, pa!